Martynka w zoo. W sobotę Martynka i Jaś poszli do zoo. Pówka też wzięli ze sobą. Przy kasie miał na nich czekać kolega taty, Pan Wit, który fotografuje zwierzęta. Ale Pan Wit nie czekał. Wszedł wcześniej, a w kasie zostawił tylko bilety dla dzieci. I pani kasjerka powiedziała że z psami do Zoo wchodzić nie wolno ze względu na bezpieczeństwo. Takie są przepisy. Nie było rady musieli odprowadzić pufka z powrotem do domu. Głupie przepisy, mruczał Jaś, kiedy wrócili do Zoo już bez pufka i stanęli przed pawilonem dla lwów. I komu by to szkodziło, gdyby pufek był z nami? Lwy oddzielone są od zwiedzających barierką, kratami i szkłem. Widzisz jakie to szkło jest grube? Pancerne. Żadna kula go nie przebije. Pówkowi nic by się nie stało. Mogłabyś go nosić w tym worku, który trzymasz na ramieniu. Przynajmniej lwy by sobie obejrzał. I na pewno tak by się przestraszył, że narobiłby ja zgotu na całe zo! powiedziała Martynka. Coś ty, te lwy wcale nie wyglądają groźnie upierał się Jaś. Potem były hipopotamy. Taplały się w basenie i szeroko otwierały paszcze. Widzisz? powiedziała Martynka do Jasia. Wyobraź sobie, że Pufek jest tutaj z nami. Możesz sobie to wyobrazić? Mogę mruknął Jaś. A co robi Pufek, kiedy widzi wodę? Skacze do niej, prawda? Więc jakby skoczył do tego basenu, to mógłby wpaść w paszczę hipopotama. A przy niedźwiedziach wyobraź sobie, co by było przy białych niedźwiedziach, gdyby pufek był z nami. Nas oddziela od nich murek, barierka i rów najeżony ostrymi żelaznymi kolcami. -Żeby żaden niedźwiedź nie mógł się wydostać z basenu przy wybiegu. A co by zrobił pufek, jak go znam? To by na pewno od razu wyskoczył z torby i jednym susem wskoczył do wody, w której pływają niedźwiedzie. A gdybyśmy chcieli przejechać się na wielbłądzie, tłumaczyła Jasiowi Martynka, no pomyśl, gdybyśmy wsiedli na wielbłąda, i gdyby pufek był z nami, to, z to zrobiłaby się taka awantura, jakiej dotąd nie opisała żadna literatura. Już widzę, jakby to wyglądało. Wielbłąd gna jak szalony, tratuje w zoo wszystko naokoło. Na nic się nie ogląda. My spadamy z wielbłąda. Uff! A małpy? tłumaczyła dalej Martynka bratu. Czy ty sobie możesz wyobrazić, co by zrobiły małpy na widok pówka? Do ludzi zdążyły się już przyzwyczaić, do pielęgniarzy, którzy przynoszą im jedzenie i do zwiedzających, ale psa nie widziały nigdy. Mogłyby się przestraszyć i zdenerwować. Nie zauważyłeś, że w zoo są tabliczki z napisami nie drażnić zwierząt? Widok pówka na pewno by je rozdrażnił. Tak samo jak mnie, twoje gadanie, mruknął pod nosem Jaś. Dopiero przy Żyrafach trochę się zreflektował. Dobrze, że pówka nie ma, bo Żyrafy mogłyby go rozdeptać, a przy okazji i nas też, gdybyśmy weszli do tych żyraf przez ogrodzenie, za którym teraz stoją. Przed wybiegiem dla słoni, Jaś i Martynka już razem jedno przez drugie na wyścigi wyobrażali sobie, co by było gdyby. Gdyby pufek zobaczył słoniową trąbę, to by zaraz zaczął tańczyć. Pamiętasz, jak na widok pana z trąbą zaczął się kręcić w kółko? I z tego myślenia, co by było, gdyby wyszła im rapowanka. Co by było, gdyby pufek był tu z nami? Pewnie chciałby tańczyć tango ze słoniami, ale gdyby słoń nadepnął mu na ucho, to by z naszym pówkiem było bardzo krucho. Potem rapowali dalej. Powiedziała mądra zebra, żeby psa do zoo nie brać. Przytaknęły pelikany, pies jest tu niepożądany. Pelikany mają dzioby, a zebry kopyta. Więc dla pieska by się kiepsko skończyła wizyta. Przy pingwinach też rapowali. Pingwin to jest niezły raper, popatrz na pingwinią łapę. Każda łapa w rytmie rapu klapie sobie klapu klapu. Ptaki mają zespół taki, rapujące pingwiniaki. Ty z pingwinów przykład bierz i raperem zostań też. Przy kangurach Jaś i Martynka spotkali pana Wita. Zaraz zrobi im kilka zdjęć z kangurami. A kiedy dowiedział się, że Jaś chciał przyprowadzić do zoopówka, powiedział: Całe szczęście, że tego nie zrobiłeś. Wyobrażasz sobie, co by było, gdyby pufek był teraz z nami? Jeśli myślisz, że warowałby przy mojej nodze, to się grubo mylisz. Od razu popędziłby za kangurami. Kangury zaczęłyby uciekać. To małe, które siedzi w torbie u mamy, mogłoby wylecieć na ziemię. Jeszcze by sobie nie daj Boże coś złego zrobiło. Uf, całe szczęście, że Pufek został w domu. Potem było ogromne akwarium. Martynka oglądała przez szyby różne rośliny i stworzenia morskie. Wodne żółwie, ryby kolorowe, jak tęcza, kolczaste jeże, rozgwiazdy i leżące na piaszczystym dnie muszle, domki rozmaitych morskich żyjątek. Ten podwodny świat był tak piękny, że Martynka postanowiła: Jak będę duża, pójdę na kurs płetwonurków i będę nurkować. W morskich głębinach. W zoo były również piękne ptaki w koronach, duże, szaro z czarno-czerwonymi piórami na łebkach. Te piórka wyglądały jak kapturki zawiązane pod brodą, a na czubkach łebków miały żółto-złote korony z piór mieniących się w słońcu. To były afrykańskie żurawie koronowe. Pan Wit zaraz zrobił im zdjęcie i Martynka ma teraz w domu piękną fotkę z żurawiami i z marabutem, który akurat przelatywał obok żurawi. Fotografię orłów Martynka też ma od pana Wita dostała. Co prawda w ogrodzie zoologicznym żadnego orła nie było. Pan Wit mówił, że bardzo by się w zamknięciu męczyły bo orły żyją w wysokich górach i muszą mieć olbrzymie przestrzenie do latania. Ale może kiedyś Jaś i Martynka pojadą w góry i będą mogli zobaczyć te ptaki na wolności. A teraz fotomontaż. To dzieło pana Wita, bo kiedy dzieci zobaczyły flamingi i pan Wit zaproponował, że zrobi im portrecik z flamingami w tle, Jaś znów przypomniał sobie o Pówku i powiedział, że portrecik z Pówkiem byłby jeszcze ładniejszy. Nasz klient, nasz pan, uśmiechnął się pan Wit, pstryknął zdjęcie, a potem w swojej pracowni wmontował w fotografię zdjęcie Pówka i jeszcze małpkę dodał, chociaż w rzeczywistości wcale jej nadsadzawką z flamingami nie było a Jasiowi obiecał, że kiedyś mu pokaże, jak się robi takie fotomontaże. W zoo wszystko było takie wspaniałe, że dzieciom wcale się nie chciało wychodzić z ogrodu. Szkoda, że trzeba wracać do domu, westchnął Jaś. Możemy tu przyjść jeszcze raz i oczywiście razem z Pówkiem, zażartowała Martynka. Coś ty, sprzeciwił się Jaś. Całe szczęście, że go dzisiaj z nami nie było, bo musielibyśmy go chyba siłą z zoo wyciągać. Wyobrażasz sobie, jakby to wyglądało? Wyobrażam, powiedziała Martynka, i obydwoje zaczęli się śmiać.